Na 204 basenach w ponad 70 krajach na świecie w sobotę 14 listopada obchodzono wyjątkowy dzień. Worldwide Aquathon Day jest dniem promującym aktywność fizyczną w wodzie. Akcja ta rozpoczęła się w 2013 roku. Twórczynią tej akcji była Rosa Herzinger z Afryki, która poprzez Facebooka rozpowszechniła wśród swoich przyjaciół taką akcję. Na początku było bardzo ciężko, bo nie myślała, że może to wyjść, że poza jej kraj może to się rozprzestrzenić. Udało się i akcja cieszy się coraz to większym zainteresowaniem. W 2013 roku przystąpiło do niej 42 kraje, w 2015 jest ich już 73, w tym także Polska i kryta pływalnia Delfin w Kozienicach. To tu można było w sobotnie przedpołudnie przyłączyć się do akcji promowania aktywności fizycznej w wodzie. Dużą grupę stanowili słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w Kozienickim Domu Kultury. Ale jak zapewnia prowadząca zajęcia Anna Banaś, aquafitness jest dla każdego. Z takiej formy aktywności fizycznej może korzystać każdy. Od najmniejszego dzieciątka do osób starszych, od osób z problemami różnymi neurologicznymi, ortopedycznymi, reumatologicznymi, ale również wyczynowcy. Nie tylko amatorzy, ale sportowcy na wysokim poziomie też uczestniczą w takiego rodzaju aktywności fizycznej. Są to zajęcia grupowe, są to zajęcia indywidualne. Jako trener, aquatrener personalny mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo rozwija się na świecie trening w wodzie. W trakcie sobotniej akcji przez półtorej godziny prowadzone były różne zajęcia w wodzie dostosowane do możliwości grupy. Cały czas towarzyszyła im muzyka. Najbardziej uniwersalną aktywnością fizyczną w wodzie jest aquazumba. Przy aquazumbie bawi się każdy. Od dziecka do osoby dorosłej. Każdy czerpią z tego radość i aktywnie spędzają wolny czas. Przy rytmach latynoskich, od najwolniejszych do najszybszych, ale też nie zabraknie klasycznej muzyki operowej, jak i wyciszenie na koniec z Aichi. Warto zauważyć, że aquafitness cały czas się rozwija i cieszy coraz to większą popularnością także i w Kozienicach. Kryta pływalnia Delfin stwarza ku temu doskonałe warunki. Są różne rodzaje treningu w wodzie, jest aquatabata, jest trening aquacross, jest aqua gymstick, aqua nordic walking, jest, tak jak wspomniałam, aqua zumba, także każdy może coś znaleźć dla siebie. W sobotę 14 listopada każdy chętny mógł się o tym przekonać. Na pamiątkę zorganizowanej w Kozienicach akcji promowania aktywnego wypoczynku w wodzie uczestnicy wykonali sobie wspólne zdjęcie.